Opa! Witajcie! Jesteśmy na nartach we Francji. Przyjechaliśmy tutaj już kilka dni temu, pojeździliśmy już sobie. Niedługo będziemy wyjeżdżać. Wybaczcie, że mam okulary, ale ciężko bez nich tutaj wytrzymać. Wyjechaliśmy z Bydgoszczy do Bielska Białej. Bielsko-Białej, wsiedliśmy w autobus. Do Francji jedzie się trochę długo, ale miłe towarzystwo w autobusie. Wszystko, że tak powiem, zrekompensowało. Mamy też super przewodnika Andrzeja. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo proszę zająć miejsca. Witam wszystkich bardzo gorąco przed naszym tygodniowym urlopem. Mam nadzieję i tego Państwu życzę, żeby to był przyjemnie spędzony dla Państwa czas. Żeby warunki tak narciarskie, jak i pogodowe dopisały nam. Znamy się mniej, lepiej, gorzej. Z tym z Państwa, którzy się nie znamy, to też nas coś łączy. Łączą nas narty, czyli najpiękniejszy ze sportu. Wyruszyliśmy koło 19 to było. Noc, właściwie minęliśmy całe Czechy, Austrię, wjechaliśmy do Włoch nad ranem. Zaczęły się ładne widoki, małe przystanki na 15 minut, na kawkę, na coś innego. No i trafiliśmy do Mediolanu. Tak, do Mediolanu. Tam zabraliśmy koleżankę, która wcześniej tam poleciała służbowo. No i udaliśmy się już przez Turyn do Francji. Briançon chyba jest jedną z największych miejscowości, którą mijaliśmy przed dojechaniem tutaj do tej miejscowości, do Vars. Bo jesteśmy w chwili obecnej w Vars. Vars to taka wioska, która ciągnie się wzdłuż takiej drogi wspinającej się w górę.
Ja bym powiedział, że warstwa jest taka, składa się jakby z trzech części. Dolnego warstwu, górnego warstwu i takiego środkowego, które jest jakby centrum też warstwu. Tam jest najwięcej tych sklepów różnego rodzaju, głównie sportowe, jakieś tam restauracje. W przyjeździe do Wars poszliśmy do agencji zameldować się w swoich, że tak powiem, apartamentach, pokojach, studiach. Kto co dostał? My akurat zamówiliśmy sobie studio dwuosobowe. Tędy sobie wchodzimy, a mieszkamy sobie tutaj. O, tu. Przycisk. Nacisnąć. Otworzyć drzwi. O, tu mamy szafki, gdzie można zostawić narty, buty, przebrać się, usiąść. No, a tutaj mamy miejsce, czyli tu. O, zapalimy światełko. O, i tak to wygląda. Taki rozkład. A my sobie idziemy na pierwsze piętro, bo tam mieszkamy. I tu mieszkam. W Warsie to za dużo rzeczy robić nie można. Jeździmy na nartach głównie, a wieczorem po prostu sobie odpoczywamy w swoim towarzystwie. Mamy bardzo fajną pogodę, bo cały czas jest słońce. Chmur nie ma, zamgleń nie ma, także po prostu tylko się smarować kremem i jeździć. Tak właśnie robimy. Teraz jest, w tej chwili jesteśmy, jest popołudnie, jesteśmy na obiadku w restauracji, więc sobie odpoczywamy. Nie no już, co ty? Teraz ty się spieszyłam. Miesiąc się skończył prawie jeszcze 3 dni. Ciecha. Trochę się rozpuściła ta kawka, ale to jest cappuccino. Ale pycha. Będzie. Kawka była dobra, ale mała, niestety. A ja przy okazji kręcę te informacje tutaj dla Was i pokazuję Wam różne sceny z tego, co już udało mi się nakręcić. Tak więc zapraszam Was do obejrzenia tego, co już zdążyłem nakręcić, czyli stoki, restauracje, ogólnie jak tutaj jest.